szalenie ważne i takie uświadamiające, że rzeczywiście to, że się pojawił na mojej drodze jakiś człowiek, on nie musi do końca moich dni, on mi towarzyszyć, prawda? Zawsze jest ten właśnie rozwój człowieka, że w danym momencie możemy potrzebować zupełnie czegoś innego albo kogoś innego. Więc jakby uświadomienie sobie i spojrzenie na ten rozwój, czy też rozstanie zupełnie z innej perspektywy, też tak może otwierać takie kolejne klapki. Tak. Tak, tak. I stwierdzić, myślę, że... dobra, okej, może to jest dla mnie rzeczywiście okazja do czegoś nowego, do przeżycia zupełnie innej jakości życia, doświadczenia czegoś innego. To jest cudowne, Asiu. To pokazuje, tak. Bo trudne doświadczenia pokazują nam bardzo wiele prawdy. Tak, tak, tak. Tak, tu też wspomniałaś w zasadzie o tym, że, tak. że ten rozwój, to rozstanie jest taką głębią do dotarcia do siebie, poznanie prawdy, poznanie siebie tak naprawdę. Bo my nie wiemy, jak się zachowamy w trudnej sytuacji. Oczywiście, bo takie właśnie trudne sytuacje, one bardzo wyciągają prawdę i z nas, i z naszego partnera, czy z naszego męża, żony. Bycie w kryzysie pokazuje prawdę, jak ta osoba się zachowuje. To nie sztuka, wiesz, być dobrym dla drugiej strony, jak jest dobrze. Tak. Klasa wychodzi wtedy, kiedy ludzie się rozstają. I dojrzałość. Klasa i dojrzałość. Asiu, a czym w takim razie jest klasa i dojrzałość właśnie przy rozstawaniu się? Łapaniem dystansu do własnych uraz. To jest, co przekłada się potem na kwestie już takie w jakimś sensie techniczne, nie chcę, żeby to jakby cynicznie zabrzmiało, ale jak będą się rozkładały kwestie kontaktów z dziećmi, jak się podzielimy naszym majątkiem, jak ustalimy kwestie finansowania, utrzymania dzieci. To potem właśnie, czy gdzie dzieci będą mieszkać na stałe, czy u jednego rodzica, czy u drugiego. To wszystko są te kwestie właśnie, czy pozwolimy dzieciom na... Nie każemy dzieciom rezygnować z ważnych dla nich relacji dla własnej jakiejś błędnie rozumianej satysfakcji. Żeby na przykład zerwały kontakty z dziadkami, rodzicami drugiej strony, bo teściowa nigdy nas nie lubiła i jeszcze, wiesz, rozumiesz. Nie mamy prawa nikomu odbierać jego ważnych relacji. Czyli pozwalmy dzieciom wybierać. To jest dojrzałość dla mnie. Nie mamy prawa tak samo kazać dorosłym, innym osobom wybierać relacji. Nie możemy na przykład, wiesz, pobierasz się z kimś i nie lubisz jego rodziców czy jej rodziców. Nie wolno ci powiedzieć, masz teraz nie odwiedzać rodziców. Jeżeli jesteś moim mężem, żoną, to nie wolno ci tam mieć relacji. To jest przemoc psychiczna. Mhm. Dojrzałość polega na tym, że nie pozwalamy sobie nawet myśleć w ten sposób, że każemy komuś, innej osobie, niezależnie od tego, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, żeby dokonywała wyboru dla naszej satysfakcji. Ja nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy dziecko jest w złym towarzystwie. Nie mówię o kwestiach wychowawczych, tak? Tylko, że dla naszej satysfakcji każemy dokonywać wyboru. To jest dla mnie dojrzałość. Też element dojrzałości. Czyli można powiedzieć, że takie zaakceptowanie drugiej osoby, w pełni zaakceptowanie, biorę cię taką, jaką jesteś. Tak? No tak. No bo dojrzałość polega też na tym, że my siebie bierzemy takim, jakim jesteśmy. No. Widzimy swoje mocne strony, widzimy nasze słabości. Akceptujemy to i pewne słabości, że tak powiem, korygujemy. Pewnych nie. Po prostu.